Witam Państwa, Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. Jest z nami pan profesor Grzegorz Górski, politolog. Witam serdecznie, panie profesorze. Kłaniam się uprzejmie. Panie profesorze, dzisiaj doszło do eksplozji i pożaru w Centrum Paliw Rakietowych Grupy Zbrojeniowej MESCO w Skarżysku Kamiennej. Nie znamy przyczyny tego zdarzenia, no ale spekulacji jest sporo, bo podobnych zdarzeń już o rosyjskim śladzie mieliśmy w Europie sporo, ale w Polsce wiemy jedno, to jest kolejne takie zdarzenie, które no, godzi w polskie bezpieczeństwo. Były jakieś tajemnicze pożary, śmierć żołnierza. Czy Polacy mają prawo czuć się zaniepokojeni? No, dowiedzieliśmy się na kanwie tych wydarzeń ubiegłotygodniowych o tym, że no, na polsko-białoruskiej granicy no, w zasadzie codziennie trwają regularne strzelaniny. Nie za bardzo wiadomo, no bo jest tutaj ta ścisła cenzura informacyjna, nie tylko w stosunku do opinii publicznej, ale jak się okazuje także do prezydenta Rzeczypospolitej. No, niewątpliwie jesteśmy silnie testowani, niewątpliwie te akty w ostatnich miesiącach muszą bardzo, bardzo niepokoić. Jeżeli okazałoby się, że w tej fabryce doszło też do działania dywersyjnego, no to byłby to już kolejny, ale bardzo, bardzo niebezpieczny sygnał, pokazujący też no, słabość tego, co się dzisiaj dzieje, pod jakimi, można powiedzieć, czy w jakich rękach znajduje się dzisiaj przywództwo państwa polskiego. Bo zwracam uwagę, że do tego typu historii jednak do 13 grudnia w Polsce nie dochodziło. Więc w tym sensie niewątpliwie jest to jednak niepokojący sygnał tego, że polskie władze są dzisiaj traktowane jako słabe, jako takie, które można poddawać tego typu testom. Panie profesorze, no właśnie, a wczoraj wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak pan skomentuje wyniki tych wyborów? Taki remis ze wskazaniem na Platformę Obywatelską, no ale jednak największy wynik procentowy uzyskała Koalicja Obywatelska przy bardzo słabym wyniku i Lewicy, i Trzeciej Drogi. No niezależnie od tego, że ten wynik został osiągnięty rzeczywiście w konsekwencji no, konsumowania swoich partnerów koalicyjnych i to takiego bardzo brutalnego ich konsumowania, no niewątpliwie ma też to ważne psychologiczne znaczenie, no bo to po raz pierwszy od 10 lat Platformie udało się nieznacznie, ale jednak te wybory wygrać. To w moim przekonaniu jest no, jednak w znacznym stopniu konsekwencją tego, że no, Prawo i Sprawiedliwość w tych ostatnich tygodniach dwóch kampanii no, dało się jednak, można powiedzieć, zepchnąć do głębokiej defensywy. To jest już niestety druga po tej październikowej kampanii, w której okazuje się, że no, nie potrafi znaleźć w decydujących momentach kampanii no, odpowiednich środków, ażeby no, nawet najbardziej absurdalne zarzuty pod swoim adresem odpierać. To trzeba z tego po prostu wyciągnąć wnioski, jeżeli nie chce się dopuścić do tego, ażeby w przyszłości też dochodziło do podobnych sytuacji. No właśnie, ale dobry, chyba tak należy ocenić wynik Konfederacji, 12,8%, 6 mandatów. Jak pan widzi, no, kiedy się mówiło o powstaniu Koalicji Polskich Spraw, no ale to też jest partia prawicowa, określająca się jako patriotyczna. Czy taka koalicja może powstać, bo pan poseł Berkowicz mówi, że nie przewiduje takiej możliwości? Na pewno na dzisiaj jest to no, niełatwe zadanie, dlatego że no, skład parlamentu wskutek wczorajszych wyborów się nie zmienił. Nie zmieniły się liczby posłów poszczególnych ugrupowań, a tutaj jeśli patrzymy na matematykę, no to oczywiście bez zmiany zasadniczej po stronie Trzeciej Drogi, no to rozważanie tego typu aliansów na dzisiaj nie ma jakiegoś większego sensu. Natomiast niewątpliwie no, trzeba przyjąć, że perspektywa tego, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do
tak komfortowej sytuacji, że będzie miał samodzielną większość. Pewno za szybko nie będzie, więc trzeba się nauczyć w takich no, trudniejszych, dużo trudniejszych warunkach próbować układać rzeczywistość. Także z niewątpliwie trudnymi partnerami, no bo czy Konfederacja, czy PSL, czy Ruch Hołowni są niewątpliwie potencjalnie trudnymi partnerami, ale jeżeli się chce prowadzić skutecznie do zmiany sytuacji, no to trzeba znaleźć sposób na to, żeby doprowadzić do jakiejś wspólnoty, a żeby ewentualnie konstruktywnie zaproponować coś alternatywnego do tego, co się niewątpliwie będzie rozsypywać i kruszyć w najbliższych miesiącach. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pan profesor Grzegorz Górski, politolog. Kłaniam się, panie profesorze, miłego popołudnia życzę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Jest z nami pan profesor.